Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. W naszym programie dzisiejszego wieczoru gości pani Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I pan poseł Lech Sprawka, Sejmowa Komisja Edukacji. Witam, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. Szanowni Państwo, właściwie jesteśmy na finale kampanii wyborczej. Kandydaci na prezydentów, na prezydenta podsumowują dotychczasową kampanię. Dzisiaj zrobił to Andrzej Duda. Prezydent Komorowski też objeżdża Polskę. A jak wyglądała ta kampania pod względem oświaty, edukacji? Pani przewodnicząca, pani jako związkowiec, jako pedagog, jak pani ocenia to, tą kampanię? No, przede wszystkim warto ocenić 5 lat prezydentury obecnego prezydenta, gdzie właściwie w kwestii oświaty nie zaobserwowaliśmy najmniejszej aktywności z jego strony, więc tutaj nie patrzymy zupełnie na kampanię, bo wyraźnie widać, że obecnemu panu prezydentowi 5 lat nie jest potrzebnych, bo właściwie wykorzystuje tylko te 2 tygodnie między pierwszą a drugą turą wyborów. I to jest chyba taki sygnał, że nie należy mu powierzać swojego głosu, bo po cóż nam prezydent, który przez kolejne 5 lat nie będzie nic robił. No chyba to pan prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o 6-latkach, tak? No oczywiście, jak każdą ustawę, tutaj mówiąc o aktywności, mam na myśli tę pozytywną aktywność. Pokazał, że zresztą kolejny raz, bo przecież to samo dotyczyło także podpisów zebranych pod projektem ustawy o referendum w sprawie emerytur, pokazał bardzo konkretny sposób, tak, że głos obywateli jest dla niego nic nie warty. A pani jako wiceprzewodnicząca sekcji oświaty Solidarności, czego oczekiwałaby by po prezydencie? Czy aby wstrzymał, zawetował ustawę o 6-latkach, czy aby skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, czy może coś innego? Pani zdaniem, co powinien prezydent zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim ta ustawa nie powinna była przejść z pozytywnym efektem przez parlament. To pierwsza rzecz, a tutaj rolą prezydenta było oczywiście niepodpisanie tej ustawy, ustawy krzywdzącej. Proszę zwrócić uwagę, że ten obowiązek spowodował bardzo wiele problemów, sprawił bardzo wiele kłopotów rodzicom. Natomiast to, co mieliśmy do czynienia wcześniej, było rozwiązaniem dobrym, czyli dzieci 6-letnie, które były gotowe do tego, aby pójść do szkoły, po prostu do niej szły. Inne miały jeszcze ten rok czasu i tutaj proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent nie tylko nie zareagował na tą ustawę o 6-latkach, też nie zareagował na zmianę w ustawie o systemie oświaty, gdzie wprowadzono kuriozalne rozwiązania, mianowicie takie, że jeśli dziecko 6-letnie nie przyjęło się, mówiąc już tak w skrócie, w pierwszej klasie, to że będzie mogło być cofnięte do przedszkola. No, z punktu widzenia psychologii, rozwoju dziecka, jego emocji, faktu, że takie niepowodzenie spotyka go na początku jego całej drogi edukacyjnej, jest niezwykle krzywdzące i też wtedy głosu pana prezydenta w żaden sposób nie słyszeliśmy. Panie senatorze, przy okazji 6-latków, sprawy, tak zwanej sprawy 6-latków i jakby zmiany ustawy, która jakby zmusza rodziców do posłania dziecko 6-letnie do szkoły, obudził się bardzo szeroki ruch społeczny, powstała inicjatywa Ratuj Maluchy. Trzykrotnie organizacje społeczne, zwłaszcza między innymi ta fundacja, to stowarzyszenie właściwie, to stowarzyszenie przygotowało obywatelski projekt zmiany ustawy, pod który w sumie podpisało się 1,5 miliona osób. Panie pośle, tutaj jaką aktywność powinien pana zdaniem wykazać prezydent? W jaki sposób mógł wesprzeć tę inicjatywę, bo tak się niestety nie stało. Przede wszystkim miał kilka okazji, jak gdyby zareagować, jeśli chodzi o problem 6-latków. Po pierwsze, mógł zawetować powrót do tej koncepcji, bo pragnę przypomnieć, że tam było przesunięcie terminowe i mógł zablokować od 1 stycznia w postaci weta. Po drugie, właśnie mógł
wesprzeć poprzez również wpływanie na obóz rządzący, wesprzeć te inicjatywy obywatelskie w postaci projektów. Wreszcie trzecia możliwość to było, liczyliśmy na wsparcie pomysłu referendum w sprawie sześciolatków, żeby obywatele się wypowiedzieli. Powiem z lekkim może przekąsem, że po niedzieli wyborczej, tej po pierwszej turze, wtedy kiedy nagle pan prezydent chciał się, że tak powiem, odwołać w postaci projektu referendum, nad którym dzisiaj Senat obraduje, liczyłem, że może jednak ten postulat się tam znajdzie i powróci do inicjatywy obywatelskiej. Niestety tego pytania w tym referendum nie ma. W związku z tym nie odwołał się do tej woli części obywateli, która tak naprawdę interesuje całe społeczeństwo, czy przez rodzicielstwo, czy przez bycie dziadkami, przyjaciółmi i tak dalej, bo edukacja praktycznie rzecz biorąc dotyczy całego społeczeństwa. Stąd też zdumiewający jest kompletny brak aktywności prezydenta właśnie w tym zakresie. Szanowni Państwo, jest też sprawa podstawy programowej. Też toczy się wielka dyskusja o tym, w jakim kierunku kształcić młode pokolenie Polaków, zwłaszcza w przedmiotach humanistycznych, historia, język polski. Nowa podstawa programowa już obowiązuje. No rozumiem, że pan prezydent nie jest od tego, aby pisać programy nauczania, ale jako prezydent, zwłaszcza jako historyk i jako były nauczyciel, bo pan prezydent przez kilka lat pracował w jednym z podwarszawskich liceów, więc kształcił młodych ludzi, ale mógł przynajmniej w jakiś sposób jako głowa państwa tutaj się zaangażować. Jak tu z kolei, jak Państwo widzicie tą możliwość zaangażowania prezydenta? No bo to oczywiście są prerogatywy ograniczone, ale autorytet prezydenta jest, prawda? Powinien być. Prerogatywy są ograniczone, ale mimo wszystko pozostaje po pierwsze inicjatywa ustawodawcza i to wyjątkowo ostra, dlatego że nie wymagająca jakichkolwiek uzgodnień. To jest jednoosobowa inicjatywa, to po pierwsze. Po drugie, udział w debacie, dlatego że pragnę przypomnieć, że ta reforma programowa to wchodziła w życie wtedy, kiedy pan prezydent Komorowski był marszałkiem Sejmu i wtedy na ten proces miał bardzo duży wpływ. Natomiast ta zmiana programowa, która jest realizowana od 1 września 2009 roku, śmiem twierdzić, to jest najgorsza zmiana, najbardziej negatywnie wpływająca na jakość edukacji od 1989 roku. To jest ten problem skrócenia edukacji wczesnoszkolnej faktycznej z 4 do 3 lat, a z drugiej strony całkowite zdemolowanie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, a więc w liceach ogólnokształcących, w technikach, jeśli chodzi o kształcenie w zakresie historii, wiedzy i społeczeństwie oraz całego bloku przedmiotów przyrodniczych, fizyki, chemii, biologii i geografii. Z tych 4 przedmiotów przyrodniczych, które są bazą do dalszego kształcenia zawodowego, politechnicznego, medycznego i innych tych kierunków typowo zawodowych, niehumanistycznych, są właśnie te 4 przedmioty. A co zrobiono? Kształci się w liceum ogólnokształcących te przedmioty tylko w klasie pierwszej w wymiarze 1 godziny tygodniowej. Proszę sobie wyobrazić kształcenie w Politechnice, absolwenta szkoły średniej, który kurs fizyki i chemii skończył w klasie pierwszej w wymiarze, daje to około w ciągu roku około 20 godzin, później 2 lata przerwy i nagle wchodzi na studia politechniczne. Ale panie pośle, osoby, które wybierają się na Politechnikę, to mają w programie, wybierają właśnie te przedmioty matematyczne, fizyczne. Jeśli ktoś tego nie wybierze, to niech się nie wybiera na Politechnikę. Panie redaktorze, problem polega na tym, że tam się wybiera 2 przedmioty. Jeżeli on wybierze jako rozszerzenie na przykład matematykę i informatykę, to realizuje niestety tylko taki Michałek w postaci tak zwanego bloku przyroda. A jeżeli wybierze matematykę i fizykę, to nie ma nawet bloku przyroda i chemii skończył w
klasie pierwszej w wymiarze jednej godziny tygodniowej. To jest całkowite sprzeczne z rzekomą preferencją kształcenia na kierunkach politechnicznych. Bo w tym roku będzie pierwszy wynik maturalny już młodzieży, która przeszła całą tę nową ścieżkę edukacyjną, tak? No i zobaczymy, jaki to będzie wynik. Natomiast ja chcę tutaj powiedzieć, że niezwykle ważnym, bez względu na to, czy mówimy o kimś, kto wybrał zawody techniczne, medyczne, czy jakiekolwiek inne, jest niezwykle istotna edukacja historyczna i edukacja z zakresu wiedzy o społeczeństwie, bo wszyscy jesteśmy obywatelami. I tutaj ograniczenie tej wiedzy wobec młodego człowieka powoduje, że on nie będzie w stanie w sposób świadomy uczestniczyć w życiu społecznym, także w życiu politycznym, a więc także nie będzie świadomie podejmował decyzji, chociażby w wyborach. I tu jest naprawdę ogromne niebezpieczeństwo. Proszę zwrócić uwagę, że to jest kolejny przykład, kiedy obecny pan prezydent nie wykazał się żadną aktywnością i żadnym wsłuchaniem w głos obywateli, dlatego że w momencie, kiedy była podejmowana decyzja o tejże nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, notabene podpisana 23 grudnia, więc dzień przed Wigilią, czas taki bardzo znamienny, protestowało bardzo wiele środowisk. To nie było tylko środowisko NSZZ Solidarność, to były także środowiska naukowe. Pamiętamy słynną głodówkę, prawda? No właśnie, w obronie nauczania historii. To tutaj z tej wiedzy historycznej. Ja to jeszcze raz bardzo mocno podkreślam. W jej oparciu, na jej podstawie kształtuje się nasza postawa obywatelska. I jeśli chcemy dążyć, a przecież jesteśmy o tym chyba wszyscy przekonani, do tego, że chcemy być społeczeństwem obywatelskim, to przy takim ograniczaniu nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie, ta droga będzie bardzo długa. Szanowni Państwo, no prezydent, który jest historykiem, premier były, który jest historykiem, no chyba taką wiedzę i taką świadomość znaczenia roli historii w procesie edukacyjnym, no, powinni mieć taką świadomość, prawda? No, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Powiem szczerze, jestem lekko zażenowana, żeby się przyznać, że ja też jestem nauczycielem historii. Czynnie tego przedmiotu uczyłam przez 19 lat. Właśnie tutaj powinniśmy odczuwać to największe wsparcie. Ja myślę, że fakt, iż mają tę świadomość i wiedzą, że to historia jest nauczycielką życia, tak, i że takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży, chowanie i wiele jeszcze tutaj mądrych myśli moglibyśmy przypomnieć. Być może właśnie z tego powodu ograniczają to nauczanie. Panie redaktorze, ja myślę, że obaj panowie historycy, o których pan wspomniał, biorąc pod uwagę, w jaki sposób wykorzystali doświadczenia z historii płynące w relacjach na przykład z Rosją, dowodzą, że chyba na niektórych lekcjach niekoniecznie pilnie uważali. To jedno. Natomiast drugie, ja jeszcze na sekundę wrócę do tej grupy przedmiotów przyrodniczych. Proszę zwrócić uwagę, że jednym z problemów jest bardzo wysoki poziom bezrobocia w Polsce wśród młodzieży, sięgający 20-kilku%. I kilka jest przyczyn, ale jedną z nich, oprócz zamknięcia pewnego rynku pracy poprzez wydłużanie wieku emerytalnego, jest również niekoniecznie dobre dostosowanie i dobre przygotowanie, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe. I wracam do tego problemu, o którymśmy przed chwilą mówili. W jaki sposób realizować nawet ten w ostatniej chwili wymyślony program zatrudnienia dla tych 100 tysięcy młodych ludzi, jeżeli akceptowało się rozwiązania, które nie dają dobrych podstaw merytorycznych do dobrego kształcenia zawodowego. Ale panie pośle, no jest w tej chwili w ministerstwie, programy są przygotowywane odbudowy nauczania zawodowego, czyli jest refleksja i jest krok, który tę refleksję wprowadza. Panie redaktorze, ta refleksja polega na tym, na głoszeniu pięknych haseł. Natomiast, żeby uzyskać znaczący postęp,
nie można uciec od problemu, w jaki sposób zapewnić połączenie środowiska pracodawców ze szkolnictwem zawodowym. Warunkiem jest między innymi użycie pewnych instrumentów finansowych, zachęt finansowych do tego, żeby pracodawcy włączyli się w proces, szczególnie kształcenia praktycznego. To, co jest z powodzeniem realizowane w Szwajcarii bądź w Niemczech. Z tym, że tam te narzędzia funkcjonują. U nas na razie ograniczamy się tylko do deklaracji, że chcemy coś zrobić, ale twardych działań nie ma. A jest propagandowe hasło, daje 2100 zł. A jak państwo oceniają pomysł i rzeczywiście program, który był realizowany, studiów zamawianych, kiedy Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego przekazywało środki na dofinansowanie pewnych kierunków studiów, tam były stypendia dla młodzieży, więc to były głównie kierunki techniczne. To był dobry pomysł? To się sprawdziło? Bo to już kilka lat funkcjonuje. Pomysł, panie redaktorze, znakomity. Byłby, gdyby to było skorelowane z kształceniem na poziomie średnim. Problem jest taki, że owszem, kierunki zamawiane są, chętni są, przychodzą i się nagle okazuje, że trzeba robić zajęcia wyrównawcze dla pierwszego rocznika, żeby nadrobić braki wiedzy, szczególnie w zakresie tych przedmiotów, które są bazą, czyli fizyki, chemii, niejednokrotnie również matematyki. Zresztą przekonacie się państwo, tegoroczne wyniki z matury rozszerzonej, z tych przedmiotów, o których mówimy, będą przypominały ubiegłoroczne wyniki z matematyki, gdzie w pierwszym, nazwijmy to, kroku nie zdało blisko 30% maturzystów. A jeszcze państwa poproszę o komentarz do dzisiejszej porannej wypowiedzi pana prezydenta, mianowicie pomysł, aby zmienić nieco tą reformę emerytalną, którą pan prezydent zaakceptował wcześniej, 67 lat, i teraz prezydent zapowiada, że będzie możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę pod warunkiem, że obywatel, przyszły emeryt będzie miał 40 lat składkowych, czy na przykład nie będzie musiał przechodzić, na przykład nauczyciel nie będzie musiał przechodzić w wieku 67 lat, tylko jak zaczął pracę w wieku 24 lat w szkole, to już na przykład będzie można przejść w wieku 64 lat. To jest wielkie dobrodziejstwo. To znaczy, niewielka różnica. Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, absolwent na przykład zasadniczej szkoły bądź szkoły średniej często jest aktywny na rynku pracy już w wieku lat 19-20, a to by oznaczało przejście w wieku lat 60, a więc poniżej nawet tego wieku, który był jeszcze przed podwyższeniem wieku emerytalnego. I to jest o tyle dziwne, że totalnej krytyce poddawał postulat Andrzeja Dudy obniżenia wieku do poprzedniego stanu, podczas kiedy dzisiaj ogłosił dla części społeczeństwa jeszcze niższe. I tam nie ma pieniędzy, a na jego program jest. No, ale związkowcy się powinni chyba ucieszyć taką propozycją. Nie, związkowcy się taką propozycją nie cieszą, dlatego że po pierwsze jest to tylko zapowiedź. Do mnie przychodzi takie może troszkę ironiczne powiedzenie, ale jesteśmy w takiej sytuacji, że nikt nam nie może w tej chwili tyle dać, ile pan prezydent Komorowski może nam obiecać. Ale my obietnic słyszeliśmy już wystarczająco dużo. Ja wracam do tego, co powiedziałam na początku. Tu nie te dwa tygodnie są istotne, tak? I absolutnie nie patrzymy na pana Komorowskiego z perspektywy tych dwóch tygodni, tylko 5 lat jego działalności. Więc ta zapowiedź to jest tylko po to, żeby zyskać ewentualną przychylność. I być może dosłownie kilku dni, że prezydent zgłasza taki pomysł, bo jeszcze niedawno twierdził, że nie ma szans. Ja sądzę, panie redaktorze, że jakiś wewnętrzny sondaż plus próba przeciągnięcia OPZZ-u na swoją stronę, tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, dla mnie takim miernikiem wiarygodności tego hasła wyborczego dzisiejszego, to jest reakcja ministra Kosiniaka-Kamysza i pani premier Kopacz, którzy w ogóle nie wiedzieli, jak to skomentować. To jest miernik wiarygodności, a pragnę zwrócić uwagę, że jeżeli pan prezydent taki uprzejmy, to przecież wcale nie musi kierować tego projektu. Przecież w Sejmie projekt
konsumujący jego pomysł w sensie 40 lat stażu jest. Ponad dwóch lat, jak nie dłużej. Poprosi swoich kolegów partyjnych o to, żeby on był procedowany. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wizytę w studiu, za rozmowę naszymi gośćmi dzisiejszego wieczoru. Byli pani Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Dziękuję pięknie. Dziękuję. I pan poseł Lech Sprawka, Prawo i Sprawiedliwość. Pan jest w Komisji Edukacji Narodowej, zasiada między innymi. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Program prowadził Dariusz Pogorzelski, a teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękuję.